I wybraliśmy jednak pytanie, które powtarzało się zdecydowanie najczęściej. Jest to pytanie, co Państwo zrobili przez ostatnie lata dla Płocka i regionu? Nie w moim zwyczaju jest protestować, ale chciałem powiedzieć, że samo to pytanie sformułowane jest w taki sposób, który stawia mnie szczególnie w sytuacji bardzo niezręcznej, bo pytanie do Państwa tu siedzących, co żeście zrobili dla Ciechanowa? Ciekawe, jak oni by się zachowywali. Gdybym ja wiedział, że takie pytanie będzie, siedziałaby tu pani Iwona Wierzbicka, numer 3 z Płocka, i ona zapewne miałaby dużo do powiedzenia w tej kwestii. Ja mogę jedynie powiedzieć, że kandyduję do Sejmu, a nie na burmistrza, czy też prezydenta miasta Płocka. Także brak profesjonalizmu, muszę to powiedzieć. Znaczy, to jest pytanie internautów. Po drugie, wiele to problemów trzeba wybierać Płocka, takie, na które ja mogę odpowiedzieć. Wiele problemów Płocka jest załatwianych właśnie na górze. Nie da rady załatwić przez władze samorządowe. Dlatego jest ono słuszne. Poza tym dużo mieszkańców chce poznać państwa dokonania do tej pory. Proszę nie zabierać mi czasu. Pytanie brzmi, co ja zrobiłem dla Płocka? No oświadczam, że ja tu kupuję wszystkie swoje samochody. Zadowolona pani jest? Ja chciałem tutaj przypomnieć, że osób, które dzisiaj debatują, jest 8. Z tego z Płocka bodajże jest chyba, bo nawet nie wiem czy połowa. Pani Malińska jest z Sochaczewa, pan Górski jest z Poznania, pan Jakubiak jest z Ciechanowa, a czy z Warszawy, ale Ciechanów, powiedzmy Ciechanów. I generalnie jestem Ale wszyscy Sochaczewa. Startują z tak, ziemi płockiej, wszyscy tak? Startują, nie. Wszyscy startują z okręgu wyborczego numer 16, składającego się z 10 powiatów. Żarnów, Płock, Żuromin, Mława, Sierp, Gostynin, Sochaczew, Płock, powiat płocki, jeszcze Płoński. Więc generalnie to jest nasz okręg wyborczy. Wielokrotnie się mówi o tym, co pan poseł zrobił właśnie dla miasta Płocka i dla płocczan. Ja bym chciał powiedzieć, co można zrobić i jak to można zrobić. Uważam, że powinniśmy, jasne, odpowiem na to. Od 8 lat widzimy, jak rządzi Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe. I już odpowiadam, można mówić bardzo szeroko, dlatego że tak jak mówiłem, zajmowałem się ustawą antyodorową, bo ludzie przychodzili i rozmawiają, tylko że tego rodzaju działania trwają bardzo długo.